Kiedyś było lepiej. Czasem mówią tak nasze babcie lub dziadkowie, prawda? Lepiej, czyli jak? Czy na pewno żyło się lepiej? A może gorzej? A może po prostu inaczej? Zobaczmy, co mówią nam statystyki. W 2012 roku wynagrodzenie w Polsce wynosiło zaledwie 67 PPS, czyli siły nabywczej wynagrodzeń. Dla porównania na Słowacji 77 PPS, w Czechach aż 84 PPS i w Niemczech 124 PPS. Zatem wynagrodzenia w Polsce były dużo niższe nie tylko w stosunku do bardziej rozwiniętych gospodarczo Niemiec, ale również w porównaniu do naszych południowych sąsiadów. W kolejnych latach siła nabywcza wynagrodzeń w Polsce rosła i w 2022 roku wynosiła już 79 PPS, co stanowiło ponad 18% wzrostu. Czechy odnotowały 7% wzrost, natomiast zarówno Słowacja, jak i Niemcy odnotowały spadek odpowiednio o 8% i o 6%. Zatem obecnie za przeciętne wynagrodzenie jesteśmy w stanie kupić znacząco więcej niż jeszcze 10 lat temu. W 2012 roku Polska miała 1365 km autostrad, a w 2022 już 1802 km. Rozbudowano sieć dróg szybkiego ruchu. Duże inwestycje w kolei pozwoliły na poprawę kolejowego transportu pasażerskiego, który w tym okresie wzrósł aż o 38%. W 2012 roku z podróży lotniczej skorzystało 21,8 miliona osób, natomiast w 2022 aż 39,3 miliona, co stanowi 80% wzrost. To, czy kiedyś było lepiej, czy gorzej, zależy od osoby, która tę opinię wypowiada i od jej sytuacji w domu, w szkole, w ojczyźnie. Ważne jest, abyśmy doceniali przeszłość, a z nadzieją patrzyli w przyszłość. Przyszłość zależy od nas.